Nordic walking to forma rekreacji polegająca na maszerowaniu z kijkami. Niektórzy traktują ją nawet jako dyscyplinę sportową. Sport czy rekreacja? Nordic walking cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, a od dziś cieszyć będą się też bywalcy Wyspy Sobieszewskiej. Dla amatorów kijków, a gdy spadnie śnieg i narciarstwa biegowego, otwarto tu 33 km szlaków. Wytyczyłem te trasy, uzyskałem zgody. No póki co zimy się skończyły, tak zwane zazywane szczęście chyba. Więc zdecydowałem się na wytyczenie tras Nordic walking, narciarstwo biegowe, bo to jakby organicznie ze sobą związane sporty. Szlaki składają się z 6 tras o zróżnicowanym poziomie trudności. Chcemy, żeby to wszystko szło wytyczonym szlakiem, a nie działo się od przypadku, bo jeżeli ludziom wytyczymy szlak, pokażemy, oczywiście on jest obwarowany, czymś są regulaminy na nim, ludzie się naprawdę dostosowują, szanują przyrodę. Przy użyciu kijków angażujemy nawet do 93% mięśni. Nordic walking od zwykłego marszu różni się też tym, że w pierwszym przypadku spalamy od 20 do 40% kalorii więcej. To aktywność dla każdego. Można ją uprawiać bez względu na tuszę, kondycję czy wiek. Może chodzić każdy, chodzi moja mama emerytka, chodzą młode dziewczyny. No, zresztą na zawodach widać rozpiętość wieku jest od 7 do 77, tak. Różne panie są i te ponad 70 to nawet są szybsze ode mnie. Tereny piękne, frekwencja na piątkę. Można więc powiedzieć, że w Sobieszewie zabrakło dziś jedynie ładnej pogody. Dzisiaj to nie wiem, czy skorzystam z kijków w takiej pogodzie, ponieważ nie jestem odpowiednio ochroniona przed deszczem. Ci, którzy Nordic walking wpisali na stałe w swój plan tygodnia, przewidzieli niedogodności pogodowe, które nie miały dla nich wielkiego znaczenia. Bez względu na pogodę, grupa zwolenników i chętnych do startowania jest tak duża, to wciąga. Powiem szczerze, że oprócz walorów sportowych ma element również takiej rekreacji doskonałej, ale jak się jest na trasie, to i walory sportowe odgrywają rolę, czyli człowiek chce rywalizować. Ta rywalizacja była możliwa podczas dwóch imprez towarzyszącym otwarciu szlaków. W Grand Prix Trójmiasta o godzinie 11 wystartowali biegacze. Chwilę po nich rozpoczął się rajd Nordic Walking. Wszyscy musieli zmierzyć się z trasą 8 km.